To znowu ja. Ach, trochę mi hałasuje ten mikrofon. Jest wrażliwy, znaczy tak jak stukam. O, kto wie, które to słychać dźwięki. Audiotechnika wyłapuje łatwo dźwięki. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Mam tutaj dom, nad którym pracuję. To nie jest cały jeden obiekt. Parter 1 to jest osobny poligon. Parter 3 też osobny poligon. A to jest nasz główny poligon, powinienem go nazwać dom. I teraz na parterze, czyli osobnym poligonie, będę musiał sobie otwór wyciąć, ale ponieważ nam ten dom przeszkadza, to co zrobimy? Klikamy sobie na to oczko i możemy go ukryć. Jest jeszcze jeden sposób. Jak klikamy M, to możemy go przenieść do drugiej warstwy, co ja tak zrobiłem. W tej warstwie, jak klikniecie, mamy nasz dom. Oczywiście świateł nie ma, bo ich oczywiście tu nie przeniosłem. Druga sprawa, jak kliknę na solid, to ten obiekt nam eliminuje światło. Zapiszę sobie, bo czasem Blender wyłącza się sam. I aby to zmienić, możemy dać na user references. Oczywiście to nie jest temat, który chciałem omawiać teraz, ale tak na przyszłość. Tu kolor zmienię na normalny. Specular też dam więcej. Tak wam na przyszłość pokazuję. Jakbyście nie chcieli używać światła, dobra. To mam naszą pierwszą warstwę, aha. Dajecie Save User References, aby pamiętał. Przechodzimy do pierwszej warstwy. Tu jest nasz parter 3. O nie, muszę zmienić material, bo dodałem światła. I musimy sobie wyciąć otwór na klatkę schodową. O, będę dawał schody. I włączymy coś takiego. We will turn on limit selection to visible. Dobra, włączyłem. O nie. Sorry moi drodzy. Muszę ukryć. Limit selection to visible? Nie. Musicie poczekać, ktoś przyszedł, dajcie mi minutę. Sorry mój drodzy, wróciłem. Moja mama przyszła do domu. Psy szczekały jak nienormalnie. Sorry za ten cyrk. Dobra, to teraz wam pokazuję co dalej. Musicie tą ścianę zaznaczyć, bo to będziemy teraz wycinali. K i lewy przycisk myszy w tym samym czasie klikacie. Tu akurat możecie poligon od razu rysować. Jest taka opcja, że jak Blender wycina wam środek poligonu, to można od razu dziurę tworzyć, ale tu musiałbym sprawdzić, czy jest tutaj taka opcja, bo wcześniej mi automatycznie otwory wycinał. Chociaż... Dobra. Mamy naszą gotową klatkę sodową, ale chcę mieć równe krawędzie wszystkiego. Jak wam się taka nieciekawa krawędź z boku pojawia, muszę wyłączyć limit selection. Dajecie backspace, klikacie na backspace na klawiaturze, na tę strzałkę
długą na dęte ręce, znajdujecie dissolve edge, rozpuść krawędź i macie nieoczerną krawędź usuniętą. No bo ja chcę zadać równomierne krawędzie. Nie lubię tych brzydkich krawędzi, ale aby dać dissolve, rozpuść, to trzeba narysować inne. Ach, nie, co ja robię. Dissolve tylko działa, jak inne krawędzie są dodane. O, mamy ładnie symetryczny kształt. Teraz damy sobie, już wcześniej ukazywałem w poprzednim wideo, Bridge Edge Loop, Ctrl E. Sprawdźcie, czy jest zamknięta pętla. Bo jak jest otwarta pętla, to jakbyście krawędź przesuwali, jakbyście krawędź przesuwali poligonu z opcją otwarta pętla, to potem dziury by się w poligonie pojawiały, jakbyście chcieli krawędź przesuwać. Dlatego zawsze wybierajcie zamknięta pętla, closed loop. Dobra, mamy nasz otwór w klatce schodowej. Wracamy do warstwy tej. Klikamy na klawiszu M. Zaznaczamy pierwszą warstwę. I teraz mamy naszą klatkę schodową. Już będziemy mogli schodki dodawać. Schodki to się też w jakiś taki sprytny sposób mogli. Teraz mam na to sposoby. Blender to szybki program, bo ma skróty klawiszowe. Strasznie lubię ten program. O! Moje wideo zajmuje tylko 49 mega. To nie dużo. Druga rzecz chciałem wam powiedzieć. Gach też będę robił osobno. A więc mam trzy rzeczy osobno. Dom jest osobno. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo tu można byłoby zgrupować obiekty. Muszę przeczytać tutorial, czy w Blenderze można zrobić tak, że zgrupować można obiekty, żeby tego za dużo tu nie było. Chociaż teoretycznie to jest w sumie zgrupowanie, tylko Blender jest inny niż Cinema 4D, ale stabilny i darmowy. Dobrze, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę.